Zajmijmy się teraz wyborem systemu operacyjnego. O użyteczności systemu operacyjnego decyduje kilka ważnych czynników. Główne czynniki decydujące o popularności i użyteczności systemu to dostępność sterowników do urządzeń peryferyjnych, dostępność i różnorodność oprogramowania używanego pod dany system operacyjny, oferowane funkcje i usługi, ocena warunki licencji lub subskrypcji, stabilność działania i odporność na ataki, popularność i powszechność użytkowania na danym obszarze, łatwość obsługi i konfiguracji. Trzeba się także zastanowić, do czego będzie używany komputer. Czy on ma być elementem sieci, czy samodzielną jednostką? Jaki budżet jest przeznaczony na system operacyjny? I podstawowe pytanie, na jakich systemach pracowaliśmy dotychczas? Skupimy się dziś na produktach Microsoftu. Jeśli do tej pory używałeś Windowsa XP i chciałbyś, aby nowy system był w miarę podobny, jeśli jest to komputer firmowy i będziesz chciał pracować na nim w sieci domenowej bez żadnych fajerwerków, czyli żadnych ekranów dotykowych oraz przede wszystkim zależy Ci na stabilności systemu, to nie ma co Ci polecać Linuxa ani Windowsa 8. Tylko byś się umęczył z obsługą, bo 8 ma kompletnie inny interfejs. Niestety Windows nie wspiera już systemu XP, a Vista nie ma najlepszych opinii wśród użytkowników. Jedyne co w zasadzie wydaje się sensowne to Windows 7. Co do wersji, to proponowałabym Ultimate, która oferuje zaawansowane funkcje szyfrowania i stabilną pracę w sieciach domenowych. Trzeba jednak pospieszyć się z zakupem, bo weszła już 8 i dostępność Windows 7 jest już ograniczona. Sprawdź teraz poziom zdobytych wiadomości, wykonując test umieszczony na platformie. Pamiętaj, że jest on oceniany. Powodzenia!